Zastanawiam się, że specjaliści powie więcej. Kilka słów może o tym wydarzeniu. Pierwszy tramwaj, który produkujemy na rynek rosyjski. I akurat tak się złożyło, że na rynek Kaliningradu, który jest braterskim czy partnerskim miastem Torunia, postanowiliśmy te testy, jako że te same są szerokości toru, napięcie te same, postanowiliśmy testy przeprowadzić w Toruniu, właśnie tutaj, z czego jesteśmy bardzo dumni. Tramwaj jest trzyczłonowy, jak Państwo widzicie, oparty na wózkach napędowych. Jego długość całkowita to jest 29,35 m. Tramwaj ma łączną pojemność pasażerską 137 pasażerów. Jeśli chodzi o parametry techniczne, to są to 4 silniki napędowe o mocy 105 koni kW. W części pasażerskiej i w części kabiny motorniczego. Posiada różne systemy informacji pasażerskiej, które będą ułatwiały komunikowanie się pojazdu z pasażerami, jak również motorniczego z pasażerami. Jeśli chodzi o nowinki, które są tutaj zastosowane, to jest to pojazd całkowicie niskopodłogowy, co znacząco wpływa na komfort podróży pasażerów. Znaczenie ma również szerokość i ilość drzwi, które umożliwiają szybką wymianę pasażerów na przystanku. Jeśli chodzi o jakieś istotne informacje, to może później już bardziej szczegółowo przekazuję. On rozjedzie tego tam stryka. Kto to z tym statywem wlazł? Ja nie wiem, kto tam w ogóle postawił. Następny przystanek. Aleja Lotników. Oni muszą tak biegać. Proszę Państwa, jeśli chodzi o PES-y, to myślę, że większość mieszkańców wie, czym jest PES-a, ale dla przypomnienia to jest ponad 3700 zatrudnionych. Eksport do wielu krajów Europy, staramy się o świat również. W tej chwili też mało kto pewnie wie, że podpisaliśmy kontrakt na dostawę 30 tramwajów dla Chorzowa. A więc nasz region staje się liderem branży transportowej, czy budowania środków transportu w Polsce. A nie ukrywam, że po wygranym przetargu i podpisaniu umowy dla kolei niemieckiej stajemy się również liczącym konkurentem na rynku europejskim. Co to oznacza? Miejsca pracy na pewno, jako że wiele podzespołów, urządzeń, które mieszczą się nawet w tramwaju, pochodzi i z naszego regionu, i z naszego kraju. I to jest chyba najważniejsze, dzięki temu utrzymujemy również miejsca pracy. A o tramwaju? O tramwaju powiedzą specjaliści.